A czy ten pan i ta pani poprowadzą konkurs w Polskim Radiu Poznań? Oczywiście, że tak. Poprowadzimy konkurs i nawet go rozwiążemy. Jest ze mną Anita Paziewska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pytanie konkursowe na dziś brzmiało następująco. W którym roku Radio Poznań weszło w struktury Polskiego Radia? Prawidłowa odpowiedź to od października 1933 roku. Wtedy Radio Poznańskie stało się częścią Polskiego Radia S.A. w Warszawie. Mamy prawidłowych odpowiedzi mnóstwo i już mówię, kto będzie dziś szczęśliwy. Bo dostanie od nas nagrody. Są one pod następującymi numerami w naszej szafie. Proszę, oto szafa. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mamy telewizję w Polskim Radiu Poznań. No i będziemy Państwu to wszystko później pokazywać jeszcze w telewizorze. Dobrze, 64, ten numer wybrał Pan Stanisław. 64. O, już jest. Anito, co to jest za nagroda? To jest nagroda, która się po raz pierwszy pojawiła w naszej szafie. Zestaw naszych radiowych gadżetów, notes, smycz, kubek i długopis. Bardzo ładnie, już brawo, brawo dla pana Stanisława. Pan Piotr wybrał numer 59. To gdzieś niżej. O, słychać, jak jest skrytka otwierana z naszej szafy. Pan Piotr wygrał plecak Passo z logo Radia Poznań. Brawo, panie Piotrze, brawo, brawo, brawo. I numer 33, który wybrał pan Grzegorz. Co to jest? Pod numerem książka 13 powodów Jay Ashera. Brawo, 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 brawo. Proszę państwa, codziennie mamy 90 nagród na 90-lecie Polskiego Radia Poznań i codziennie te nasze skrytki są przez Anitę uzupełniane. Ja jeszcze dodam w tym momencie, jeśli pozwolisz, że w przyszłym tygodniu już pojawią się nagrody, których do tej pory nie było. Budujemy napięcie. Natomiast te nagrody, które mamy w szafie, możecie Państwo oglądać ich zdjęcia właściwie na naszej stronie internetowej i na naszym fanpage'u. Zapraszamy serdecznie, a szafę naprawdę mamy piękną. Szafę mamy piękną, doskonale się sprawuje i właśnie za chwilę będziemy rozwiązywać drugi konkurs, dlatego że szafa, drodzy Państwo, specjalnie dla nas z okazji naszego 90-lecia na konkurs zaprojektowana, wykonana i zamontowana tutaj w studiu przez firmę Komandor. Za chwileczkę zyska, znaczy mnie już ma jako tutaj operatora tej szafy cały czas, ale Jurek nazywał mnie środką Marysią, to tak nie może być. Nie, i dlatego... i tak właśnie nie będzie, dlatego rozwiążemy teraz konkurs na nazwę tej funkcji, którą pełnisz. Wyobraź sobie, że mamy bon marzeń o wartości 100 zł, można go zamienić na lot balonem, skok ze spadochronem, grę paintballową, manikir hybrydowy, cokolwiek to tak znaczy, jest. Bo ja nie znam się na tym. I można się również wymasować gorącymi kamieniami. Również. A to chętnie, to chętnie. Dobrze, Anita, były następujące określenia. Szafruszka, kwiatuszek, wróżka, radiuszka. To nawet mnie się podobało. Szczęśliwa rączka. Mhm. Tak, dobre. Radiowa panienka. No to takie sobie. Niosąca dobrą nowinę. Też dobre. To było. Już też lepiej. Tak, a wiesz, co wybrałem? Nie wiem i drodzy Państwo, ja naprawdę nie wiedziałam, jakie przychodziły propozycje i teraz ja mam swoją chwilę prawdy, dlatego że dowiem się od Jurka, która z propozycji wygrała. Nagrodzitka. Brawo. Brawo, nagrodzitka. Jesteś od dziś nagrodzitką. A otóż w takim razie... Chyba jako jedyna osoba w całym kraju będę mogła wpisać w CV takie doświadczenie zawodowe. Tak, nagrodzitko, czyń swoją powinność. Powiedz jeszcze raz, że właśnie ta osoba, która wymyśliła to określenie, wygrała... Bon marzeń o wartości 100 zł, żeby zrealizować być może swoje najskrytsze do tej pory marzenia. Nagrodzitka Anitka Paziewska, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo i my widzimy się, Jurku, we wtorek. Tak, będziemy tutaj znowu losować. Dziękujemy Państwu serdecznie. 90 nagród na 90-lecie Radia Poznań.